Wysoka Rado. Ja chciałem powrócić do swojej starej propozycji, starego wniosku z poprzedniej kadencji. Prezydent Sikora wtedy powiedział po wyborach, więc jesteśmy po wyborach, więc chciałbym ponowić moją propozycję o modernizację sali 301, sali sesyjnej. Chodzi głównie o to, aby dostosować ją do współczesnych potrzeb, a konkretnie chodzi mi o cały ten elektroniczny system prowadzenia sesji, elektroniczny system liczenia głosów, no tego wszystkiego, co mogłoby usprawnić pracę radnych, może nawet ten elektroniczny przepływ dokumentów, dzięki temu nie będziemy mieli tych papierków. Mam nadzieję, że suma summarum, który pan prezydent potwierdzi, okaże się, że te środki finansowe się prędzej czy później zwrócą. Natomiast myślę, że warto by było, tym bardziej, że jesteśmy w trakcie planowania budżetu, analizowania tego budżetu, może warto by było już teraz o tym pomyśleć. A jak nie, to przynajmniej w jakiejś niedalekiej przyszłości, ale jestem głęboko przekonany, że wszyscy Państwo będą z tego zadowoleni, a myślę, że mieszkańcy też będą mieli z tego pożytek. Dziękuję. Nastąpi jakby dozbrojenie techniczne samej tej sali, gdzie choćby system mikrofonów będzie inny, każdy będzie miał swój mikrofon, czy też możliwość głosowania, co już jest standardem w miastach tak naprawdę najmniejszych odpowiedziąca. To zważyliśmy na etapie projektu budżetu na ten rok 2015, że samego systemu nie będziemy jeszcze wprowadzać. Wartość jest około 100 tysięcy złotych, ponieważ będziemy starać się pozyskać na niego dofinansowanie. A w tej chwili w ramach nowego RPO są potężne środki na m.in. e-urząd, tak, na administrację samorządową, na systemy teletechniczne, teleinformatyczne, telekonferencyjne. My na pewno z tego będziemy korzystać. Choćby pan skarbnik chyba już dojedzie na kolejne spotkanie, tego typu projekt spotyka się ze skarbnikami miast prezydenckich naszego województwa. Ja wczoraj byłem w Ministerstwie Rozwoju i Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie, też między innymi rozmawiając o wsparciu w pierwszym etapie pierwszych kwartałach właśnie wsparciu technicznym samorządów. Zresztą Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wspomniało, że pierwsze konkursy, jakie będą się pojawiać w przyszłym roku, to jeżeli się jakieś pojawią, to w drugim kwartale właśnie będą dotyczyć wsparcia technicznego. Więc szansa jest bardzo duża, mam nadzieję, że to może nie w 2015, może w 2016, myślę, że jest to realne, że już tego typu system będziemy poszerzać.